Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na konferencji dotyczącej między innymi również wydarzenia, które będzie miało miejsce w sobotę, czyli Zjazd Widzewiaków, pierwszy raz z cyklu imprez, które będą się odbywały. Mam nadzieję, że ta impreza znajdzie swoje stałe miejsce w kalendarzu w przyszłych sezonach. Myślę, że jak od momentu, kiedy podpisaliśmy porozumienie z klubem, wszystkie rzeczy, które robimy, są związane z promocją i rzeczą, którą po prostu chcemy zrobić dla Widzewa. Między innymi obowiązkiem, między innymi obowiązkiem takim jest doprowadzenie do cyklicznych spotkań byłych piłkarzy Widzewa, których tu serdecznie będziemy następną niedzielę widać. Myślę, że ta idea spotka się też od Waszej strony miłym przyjęciem. My ze swojej strony zrobimy, żeby drugą stronę też zadziałać. Jesteśmy do dyspozycji klubu, jesteśmy gotowi do wszelkich rzeczy, żeby wrócić do przeszłości. Dla nas też jest to pierwsza rzecz, którą organizujemy, myślę, że obowiązkowa, ale miła. I takie rzeczy na dzień dzisiejszy będą w kalendarz wpisane i myślę, że ułoży się to tylko i wyłącznie ku lepszemu. A ile osób potwierdziło przyjazd? Na dzień dzisiejszy około 40 osób, no z tym, że część piłkarzy będzie lekko później, bo mają te swoje obowiązki zawodowe, także rozpoczynamy od 15, pamiętam, tak scenariusza to wychodzi, ale myślę, że tak około 40 osób powinno być. A jakieś nazwiska już można wymienić? Nie chciałbym... My przyjmujemy tą zasadę, że chcemy zaprosić i taki był kierunek wszystkich byłych Widzewiaków. Nawet takich, którzy po prostu gdzieś tam w swojej historii zaliczyli nawet jedną minutę, prawda? Bo to jest taka sympatyczna sprawa, że wszyscy są mile widziani, a nie tylko gwiazdy, które tutaj zrobiły coś więcej. Czyli zlot Widzewiaków tak naprawdę powinna pewnie się odbywać już znacznie wcześniej, ale jest połączona nie tylko z wydarzeniem w klubie, ale jest także efektem połączenia chyba wszystkich środowisk na Widzewie. Jest połączona z wielką akcją wśród kibiców, którzy także są z klubem, którzy pokazują, że wreszcie podzielony Widzew kiedyś jednoczy się. Myślę, że na wiele następnych lat wszyscy będziemy razem. Na ten mecz specjalnie zaproponowaliśmy bardzo promocyjne ceny, żeby każdy mógł sobie pozwolić przyjść na ten obiekt. Jak go nie było 5, 10 czy 20 lat, żeby odświeżył znajomość z klubem, żeby wrócił do tej miłości. Tak jak tutaj mówił pan Marek Pięta, zaproszenia będą stosowane do wszystkich Widzewiaków, do piłkarzy, do trenerów. I myślę, że co roku to grono nie musi być koniecznie stałe, ale że każdy znajdzie swoje miejsce tutaj i będzie mógł porozmawiać z kolegami. Jeżeli chodzi o scenariusz, to przewidujemy jeszcze drobne wydarzenie w przerwie z udziałem naszych kolegów. To będzie dodatkową atrakcją dla kibiców, bo pamiątkowe piłki zostaną wykopane w kierunku trybun z autografami naszych piłkarzy. Dodatkowo jeszcze oczywiście przewidziane jest parę drobnych uroczystości, ale związanych bezpośrednio z piłkarzami, które nie będą dostępne. Chcemy, żeby to było takie święto bardzo rodzinne, żeby każdy poczuł się znowu, że jest w domu.